Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem John Radowicz, a to jest kolejny odcinek serii poradników do symulatora maszyny. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się uruchomieniem 45W elektrycznego zespołu trakcyjnego kolei dolnośląskich. Więc przejdźmy do kabiny i na początku włączmy sobie wyłącznik baterii. Pięknie, pójdziemy sobie skasować nasz czuwak SHP. Załączmy sobie radyjko i na wyborze pantografu wybierzmy sobie pantograf numer 2. No bo i numer 2 plus 1 do uruchomienia. Następnie poczekajmy, aż nam się wszystkie ekrany załadują. Chwilkę to niestety zajmuje. Mamy już. No, mamy. No, przepięknie. Więc podnieśmy wybrany pantograf. Poczekajmy. Podnoszenie pantografu. Pantograf się podniósł. Pięknie, ładnie. Załączę sobie wyłącznik szybki. Poczekajmy. Załączanie. I wszystko zostało załączone. Teraz dajmy sobie kierunek naprzód i poczekajmy, aż tu się nabije 5 barów. I teraz tak, co zostało dodane, czego jeszcze nie było w tym pociągu. To znaczy, no ogólnie 45W nie było w poprzednich wersjach maszyny. Ale ogólnie zostało dodane ekrany nowe, jak falowniki na przykład, które można włączyć i wyłączyć. Możemy wyłączyć na przykład w wagonie A. No i my zostawimy sobie włączone. A to jeszcze jest. System tempomat jest to. Możemy sobie ustawić tempomat z widoku tego na przykład na 60 czy tam na 160. No teraz niestety tego nie zrobimy. Najpierw musimy oczywiście włączyć ten tempomat, nie? No jednak jak stoimy, cały czas tego nie zrobimy. Dobrze, ciśnienie już mamy, więc hamulec zespolony przytrzymujemy i czekamy, aż nabije się ciśnienie w przewodzie głównym. No tak 4,5 musi być bara. Dobrze, mamy to, więc idziemy sobie zwolnić hamulec postojowy. I w tym oto momencie mamy uszykowany pociąg do jazdy. Podają nam sygnał na semaforze. Ojejku, chyba nie ten klawisz kliknąłem, zgadza się. Podają nam sygnał na semaforze, więc dajemy sobie następnie jazdy na drugą pozycję najlepiej i ruszamy. No i tak możemy się rozpędzać. Oczywiście nie za dużo nadamy, to hamulec przeciwpoślizgowy nam się włączy. No i dobrze, i teraz hamujemy. I mamy hamulec elektrodynamiczny, ale ktoś się zapyta, jak go wyłączyć, to już nie mamy pokrętła do jego wyłączenia. A mianowicie robimy to przy użyciu, tu jest hamulec elektrodynamiczny. Klikamy sobie raz. Teraz jak chcemy hamować, już hamulec elektrodynamiczny się nie włącza. Jak klikniemy drugi raz, to teraz hamulec elektrodynamiczny nam się wyłączy. No i oczywiście sobie możemy zatrzymać pociąg. No zera. Tym sobie możemy załączyć oświetlenie pulpitu. Mamy przyciemnienie reflektorów, oświetlenie kabiny. Normalny hamulec zespolony. Również posiadamy. Syreny, klakson. Wszystko jest. Dobrze więc, drodzy Państwo. A jeszcze ten pomysł może Państwu pokażę. Działa tempomat. Ruszamy.
Włączamy sobie tempomat tutaj i na przykład chcemy mieć 60 na godzinę. Klikamy sobie 60. Chcemy mieć 140, klikamy sobie 140. Chcemy mieć 160, klikamy 160. Chcemy mieć 20, klikamy 20, poziom sam zaczyna hamować. I tym klawiszem wyłączamy tempomat. Tu na tej. Licznik odległości, w ogóle jak to się nazywa, nie się licznik odległości. No dobrze. No i zahamujmy sobie. I myślę, że w tym poradniku wystarczy nam wiedzy i możemy zakończyć go. Mam nadzieję, że zobaczę się z Państwem na live dzisiaj o godzinie 21, albo może trochę szybciej. Więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa, pa.